Nowy zwiastun Grand Theft Auto 6 już jest, moi drodzy. Dzisiaj obejrzymy sobie krok po kroku, klatka po klatce, wszystkie rzeczy, jakie Rockstar poukrywał, ponapychał nam do minuta 30 sekund zwiastuna. Także co, nie przedłużając, zaczynajmy. Jedźmy sobie od początku i zobaczmy, co się tutaj ukryło w tym zwiastunie. I zaczynam od samego początku, już od razu, jak tylko pierwszy raz odpaliłem ten zwiastun, moją uwagę zwróciła ta wielka wieża, prawdopodobnie radiowa. Potężna jest, przeogromna i zobacz, tutaj są jakieś budynki, nie? Tutaj są jakieś tam wysokie budynki, prawdopodobnie jakieś wieżowce, a tutaj ta wieża. Ja nie wiem, co to jest, ale już widzę, jak będzie można z tego skakać ze spadochronem albo coś takiego. Genialnie to wygląda. No i zobaczcie sobie, tutaj widzimy samochody. O! Widzimy na przykład ten samochód i tutaj widzimy tą motorówkę. Bardzo przypomina model z Grand Theft Auto 5. Jeśli graliście w GTA Online, to też w tym zwiastunie pojawia się sporo modeli z GTA Online właśnie. Ale do tego sobie zaraz przejdziemy. Więc tutaj widzę, że jest też ten autobus taki turystyczny, którego również znajdziemy w GTA Online chociażby, tak? Ten pojazd ciężko rozpoznać, tutaj jakiś SUV. Na pewno będzie dużo modeli w GTA 6. No ale tutaj jeszcze możemy zwrócić uwagę na piękne niebo. I mamy samolot, który zostawia za sobą ślady, takie jak samolot zostawia. Więc pewnie tutaj graficznie wszystko pójdzie mocno do góry. Nie wiem, czy ta generacja konsol sobie z tym poradzi. Zobaczymy. Jedziemy dalej. Tak, tutaj mamy jakieś ogrodzenie. Prawdopodobnie to jest lotnisko. Tutaj mamy główną bohaterkę. I zwróćcie uwagę teraz, jak do góry poszła grafika, jeśli chodzi o modele postaci. Jak fantastycznie wygląda twarz tej babki. Włosy, tak? Ja myślę, że to jest cutscenka, że to nie jest z gry typowo. Chociaż nie, dobra, to wygląda jak z gry. Ciężko powiedzieć na ten moment, bo mamy dopiero pierwszy zwiastun, ale to wygląda jak z gry. Tutaj mamy jakieś obrazki, okej, to na pewno jest jakaś cutscenka, tylko że to wygląda, jakby było renderowane faktycznie w grze. I wygląda to dobrze. Chociaż jeszcze tak popatrzymy sobie tutaj wstecz. Ten pasek tutaj na szyi wygląda dziwnie, nie? Tak odstaje, tu się chyba nawet chyba tak wtapia się w skórę albo coś. Rockstar słynie z tego, że przykłada uwagę do najmniejszych detali w swojej grze. Jest tysiące filmów od Red Dead Redemption 2 pokazujące masę jakichś nawet bardzo dziwnych detali, jak kurczące się jaja konia na mrozie. Jest tutaj też na pewno dużo detali, możemy się spodziewać w GTA 6. No i zobaczcie, mamy sobie delfiny, mamy sobie jakieś pływające zwierzątka, ryby po prostu, skuter wodny, tutaj widzimy plażę, jest dużo ptaków, dużo się dzieje, no bo to jest zwiastun, tak? Jedziemy sobie dalej i mamy co? Mamy wybrzeże, mamy Vice City, czyli powrót do Vice City, ale prawdopodobnie nie w takiej wielkości jak było to w pierwotnym GTA Vice City. Wow. Tutaj mamy śmigłowiec. To jest chyba zwykły Maverick, nie? Tak to wygląda. I znowu mamy samolot, który zostawia za sobą ślady takie samolotowe. Czy gdzieś jesteśmy w stanie rozpoznać któreś budynki z oryginalnego Vice City? Ja tylko widzę, że rozmieszczenie wysp, jeśli można to tak nazwać, trochę przypomina to oryginalne Vice City, nie? Też tutaj mieliśmy jedną taką wyspę, tam mieliśmy gdzieś tam drugą. W tle widać w ogóle, no na pewno jest dużo więcej wieżowców i na pewno teren będzie sporo większy. Ale widać takie podobieństwa, nie? Też widać tutaj tą taką charakterystyczną plażę dosyć. Jedziemy dalej. Dobra, i tutaj mamy budynki Miami. Znowu samolot, kurde, cały czas te samoloty, na prawie każdym ujęciu tym początkowym, nie? I mamy nowy pojazd prawdopodobnie, czyli taki, jak to się nazywa? Napiszcie w komentarzu koniecznie. I zostawcie suba i łapę przy okazji. Mamy flamingi.
Dużo w ogóle pokazują tutaj zwierząt, no nie, w tym zwiastunie. Mam wrażenie, że to jest trochę nawiązanie do GTA Online i ostatniej aktualizacji, gdzie dodali zwierzęta do trybu online. Można sobie teraz pograć ze zwierzętami. Nie testowałem tego jeszcze, ale mam ochotę to sprawdzić. I tutaj widzimy malutkiego pieska i też to już widać, że jest 100% z gry. I widać, naprawdę bardzo ładnie wykonane są te postaci. Jest tych postaci dużo. Akurat jest to takie ujęcie z konkretną ogniskową, więc te postaci wydają się duże i tak jakby był tutaj naprawdę potężny tłum. Nie mamy ani jednego ujęcia zza charakteru, czyli zza postaci, zza samochodu, tak jak będziemy prowadzić ten gameplay prawdopodobnie. Ciekawe, czy też nie, no będzie raczej widok z oczu, tak? Ale wygląda to fajnie, ciała wyglądają fajnie. W ogóle to jest w Stanach Zjednoczonych, wszyscy tacy szczupli, nie? To nierealistyczna ta gra trochę. Okej, okay, tutaj widzimy śmigłowiec też z GTA Online. I tutaj tak samo to jest chyba Sparrow, ten Sea Sparrow, on się tak nazywa, a ten nie pamiętam jak się nazywał. Bardzo dużo różnych szczególików na ubraniach postaci. Tak, tutaj gościu robi zdjęcie jakiejś lasce, jej dupy, kurde. Rockstar, Rockstar. I tutaj też moją uwagę zwróciła woda i to jak ona tutaj pracuje pod tymi motorówkami, bo może, bo wróci ta fizyka, może nawet ulepszona, z GTA 4. To była jedna z dużych takich cech, które gracze zauważyli po przejściu z GTA 4 do GTA 5, że ta woda nie jest takiej fajnej jakości jak była w czwórce, chodzi tu o fizykę, nie? Ostatnio też sporo nowych samochodów pojawiło się do GTA Online, więc nie rozpoznam wszystkich. Widziałem niektóre, które się tutaj powtarzają w GTA 6. To jest dosyć ciekawe. Moją uwagę zwraca, tutaj możemy dużo powiedzieć o modelach samochodów, nie? I mniej więcej zobaczyć, czy te modele są dobrze wykonane, czy słabo. I tu widać jakieś takie kontury tych samochodów niezbyt ładne. Takie kanciate są, nie? Ten wygląda spoko, ale tutaj to wygląda jakoś tak dziwnie trochę. Jak widzimy tutaj charakterystyczne już dla GTA marchewy z rur wydechowych. Nawet podobnie to wygląda jak w piątce, nie? I mamy jakąś sobie postać, no pewnie jakaś tam misja będzie. I tak, zloty, a konkretnie lowridery. Znowu śmigłowiec gdzieś tutaj w powietrzu. Tutaj widzimy wielkie koła. Ale nie tak duże jak w GTA Online, nie? Trochę mniejsze, bo w GTA Online można sobie zrobić właśnie chyba 100 cali może mieć felgę. Co powiemy o teksturach ulicy? Czy jest jakieś ulepszenie względem piątki? W piątce bardzo ładne tekstury były i to nie tylko była tekstura tej drogi, ale także model, że mogłeś sobie w dziurę wjechać, że wiesz, jak jechałeś po drodze, to zresztą znacie GTA 5, nie będę wam tłumaczył. Każdy już od 10 ponad lat gra w piątkę i poznał wszystkie dziury chyba na drogach na pamięć, tak? Więc tutaj myślę, że jeśli chodzi o Rockstara, to na pewno możemy liczyć na wysokiej jakości tekstury i nie ma o czym gadać, nie? Widzimy też sporo tutaj ludzi jest. Fajnie to wygląda. Tu był też jakiś nowy motocykl, czy stary? Czekaj, bo tutaj do przodu za bardzo przewinąłem. O, pyk. Tak, wygląda jakby to był jakiś nowy motocykl. Szczególną uwagę moim zdaniem na obecną chwilę zwracają postaci, zwłaszcza, nie? Tutaj jakaś dupa. Mega dobrze wykonane są, wow. Tak, szczegółowość, zęby. Zobaczcie tatuaże, szyja, nie? Włosy, detale. Kosmos, naprawdę dobrze to wygląda. Wiesz, to jest gra, w której możesz robić wszystko. To nie jest gra o postaciach, prawda? Gdzie na przykład Dead Island 2, nie? Tam była ultra realistyczna grafika, przepiękne też postacie, przepiękne wszystko, ale nie możesz jeździć samochodami, latać samolotami, skakać ze spadochronu i robić masę innych rzeczy, nie? Więc tam jest taki, można powiedzieć, wycinek tego, co będziemy mieli w Grand Theft Auto. A Grand Theft Auto to jest, wiesz, symulator wszystkiego. I tutaj naprawdę się postarali o te postaci. No i teraz przechodzimy do tej sceny, o której wam mówiłem na samym początku. Tutaj mamy Porsche bez dachu. Tutaj mamy Ferrari. Tutaj znowu Ferrari. Tutaj mamy Chargera jakiegoś.
Te wszystkie samochody są w GTA Online, możesz je sobie kupić. Modele wyglądają, przynajmniej na tym screenie, wyglądają identycznie. Ten model Ferrari czerwonego jest w GTA 5 prawdopodobnie od samego początku GTA. Nie pamiętam kiedy je dodali, ale chyba ono jest od samego początku GTA Online, ten samochód. Poprawcie mnie, jeśli się mylę. Tutaj w tle widzimy też nowo dodaną do GTA Online Corvette Eli. Ona się nazywa GE, jakoś tak, G plus E, jakoś tak się nazywa w GTA. Widziałem, ale nie testowałem jej. No i tutaj widzimy masę neonów, Miami i tak dalej, nie? Znowu postaci, znowu ktoś sobie siedzi na chodniku, tak? Ale ta scena zwróciła też moją szczególną uwagę. W ogóle zobaczcie sobie, jak pięknie wygląda tutaj niebo. Jakbyśmy zrobili wycinek tylko tego miejsca tutaj, to myślę, że nie odróżniłbyś od razu tego od rzeczywistości. Jak patrzymy na samochody i postaci, tak, to okej. To wygląda jak gra, nie? Ale jakbyś tutaj sobie zrobił takiego screena, cyk, taki wycinek ekranu, no to niekoniecznie, już nie jest takie jednoznaczne. Dobrze, no to lecimy sobie dalej. Tu przez chwilę jeszcze było takie zielone chyba Lambo. Tak, tutaj jest coś bardzo podobnego do Aventadora. Tutaj mamy jakiegoś Mercedesa jeszcze. Fajnie, dobra. I znowu, postaci, ciemne charaktery. O, to jest bardzo fajny rzut, pokazuje nam grę z góry. Przepięknie to wygląda, tutaj zajazd do jakiejś posiadłości. Ale zobaczcie, mamy duży statek kontenerowiec, który płynie. Do tej pory w GTA nie mieliśmy pływającego dużego kontenerowca, w ogóle jakiegoś tam dużego statku, nie, który by gdzieś tam się poruszał. Zawsze te statki były statycznie, odkąd w ogóle było GTA, nie? A tutaj mamy statek, który gdzieś tam płynie. I ja już widzę, jak ktoś będzie próbował wylądować na nim jakimś samolotem albo coś takiego. Ale wiesz, to może być wszystko jakaś cutscenka, nie? I może się okazać, że jak już się zalogujemy do gry i będziemy chodzić naszą postacią, jeździć samochodami czy latać, okaże się, że może tych kontenerowców nawet nie być, nie? Więc nie ma się co tak hype'ować za bardzo. Ale wygląda to dobrze. Tutaj też mamy z kolei statek. Zobaczcie, jak to się nazywa? Jacht, nie? Z GTA Online. I on pływa. On nie stoi w miejscu, on pływa. A, no i jeszcze bardzo ważna rzecz, o której nie powiedziałem. Wszystko, co widzimy na tym zwiastunie, dotyczy tylko i wyłącznie wersji fabularnej gry, więc o GTA Online, GTA 6 Online nie ma jeszcze nawet mowy, nie? Także to będzie pewnie pieśń przyszłości. No i ta kultowa scena, to chyba każdy zapamięta tą laskę. Wygląda mega uroczo, naprawdę fantastycznie zrobili tą postać. No kurde, męskie instynkty się od razu odpalają, tak? Mimo że to, widać, że to jest jeszcze gra, ale już kurczę, niewiele brakuje, nie? No i w tle widzimy panoramę Miami. Tutaj widzimy też jakąś sobie babiczkę w wodzie. Spoko to wygląda. Tak, pięknie usta wykonane. Widać nawet tutaj, mimo że to jest materiał pobrany z YouTube'a, to widać, że tutaj jakieś ma na ustach taką teksturkę, paznokcie ma porobione, tutaj jakieś niedoskonałości skóry. Każdy najmniejszy, no pięknie to wygląda, naprawdę. A, i w sumie też warto zwrócić uwagę na jedną rzecz, że zobaczcie, ona ma jakiś tutaj stanik. I ten stanik rusza się niezależnie od jej ciała. Nie? To jest też istotne. No i mamy Vice. No, wygląda ten napis tak taki zrujnowany trochę. No i oczywiście Rockstar nie będzie się szczypał, że tak powiem, w skrypt. Na pewno będą się mocno nabijać z influencerów, bo jest to taki znak naszych czasów trochę, nie? Więc na pewno będzie dużo mediów społecznościowych. Ciekawe. No i tutaj właśnie znowu widzimy zwierzęta, nie? Że tutaj coś ze zwierzętami. Prawdopodobnie też jakaś cutscenka będzie. Patrzcie na te piękne chmury.
od razu przypomina mi się Red Dead Redemption, bo gdzieś takie chmury widziałem. W Red Dead Redemption są przepiękne chmury. No i tutaj mamy znowu jakąś babiczkę na dachu. Ja chyba tak powinienem followersów zdobywać, nie? Gdzieś tam sobie taki strój założyć i na jakimś samochodzie jechać przez miasto i streamować. Myślę, że już bym miliona się dorobił, co? Mhm. I tutaj mamy zlot samochodowy, nawiązanie. Fajnie, że pokazali tą scenkę, to jest pierwszy zwiastun, taki najbardziej istotny dla Rockstara, więc pokazali wszystko to, co w GTA 6 będzie istotne, nie? Masakra, ja w ogóle zastanawiam się, że YouTube jeszcze funkcjonuje, nie? Że jeszcze działa. Nie wiem, muszę sprawdzić po nagraniu tego materiału, czy jeszcze YouTube działa po zrzucie tego, wiesz, tego zwiastunu. Ale tak, mamy tutaj zlot samochodowy, kręcenie bączków. To jest dość popularny sposób zlotów w Stanach Zjednoczonych, gdzie się po prostu robi, kręci bączki samochodami. I często jest tak, że ludzie po prostu wychodzą pod samochód i zostają potrąceni i jest fajna zabawa. Pewnie widzieliście już masę filmów z tym związanych, nie? Zobaczcie, jak pracuje tutaj oświetlenie. Ładnie całkiem. Widać, że strumień światła oświetla dym spod opon tego samochodu i dym spod opon wydaje się też być gęsty. Ale na pewno nie jest to poziom Forza Horizon, jeśli chodzi o wykonanie samochodów i tak dalej. Forza Horizon miażdży. Jedziemy dalej. I znowu mamy dużą wzmiankę o influencerach. Czyli tutaj jakiś live'ik, nie? Tak, i znowu mamy nawiązanie do zwierząt. Tu widzimy, że to jest raczej stacja benzynowa. Wchodzi sobie... Nie rozróżniam krokodyla od aligatora, więc nie wiem, czy to jest aligator, czy krokodyl. Wnętrze sklepu od razu jesteście w stanie powiedzieć, zwłaszcza fani GTA, że jest zajebiście wykonane. O ile to będzie faktycznie każde wnętrze stacji benzynowej, a nie na potrzeby na przykład jakiejś tam cutscenki związanej z misją. Tutaj mamy jakieś live action. Zobaczcie, jest to chyba widok, to jest jakiś bodycam. Widok, że tak powiem, z kokpitu. Mamy widok z oczu. Widać tutaj brońkę. Nie, tutaj jest jakaś akcja policji tak w ogóle. Ciekawe. Ale to raczej była cutscenka też, mi się tak wydaje. Okej, tutaj znowu pionowe wideo, nawiązanie trochę tak do TikToka, nie? I znowu stacja benzynowa, pyk. A i tutaj widzimy fragment w sumie jakiegoś wiaduktu potężnego. I mamy tak, Vice Beaches, Port Vice Keys i Airport Country, Kelly Country, tak? Tak się chyba nazywa, Kelly Country, no, okej, okay. Czyli będzie lotnisko. Czy to będzie nazwa, chyba nazwa lotniska, Kelly Country, tak mi się wydaje. Vice City Airport, Kelly Country, okej. Okay. Więc tutaj mamy sobie jakiegoś gościa, który trzyma się za jojki i coś robi. Myślę, że Rockstar na pewno ujmie w swojej grze ten taki stopniowy rozkład Stanów Zjednoczonych. Zwróci na pewno uwagę na nadużycia substancji, że tak się wyrażę, w Stanach Zjednoczonych i plagę, że tak powiem, zombie. Nie chcę tutaj używać brzydkich słów, ale źle to wygląda w Stanach Zjednoczonych. No i po części Rockstar też to pokazuje, nie? Że Stany Zjednoczone przypominają upadek Imperium Rzymskiego. Tak, zwłaszcza tutaj, nie? Widzimy, że to jakieś kąpiele błotne. No może nie, bo to jest może taka jakaś impreza kąpieli błotnych. Wiecie, co zauważyłem? Że Rockstar teraz zwrócił uwagę na kobiety. Kobiety w tej części będą miały chyba bardzo szerokie biodra. Tak mi się wydaje. A przynajmniej tak widzimy po tym zwiastunie. Zobaczcie, ma nieproporcjonalnie prawie, że szerokie biodra ta kobieta, nie? I też widzieliśmy poprzednie sylwetki, że też miały takie szerokie te biodra. Jakieś samochody offroadowe. Czy te modele będą jakoś ulepszone? Czy to po prostu kopiuj i wklej z GTA Online? Nie wiem, tutaj mamy Monstera. Na pewno tego modelu nie ma w GTA Online. A tutaj mamy jakąś babiczkę. Na żywo. Okej. Okay.
Tutaj mamy billboard. Bardzo ładne radiowozy zielone. Tutaj znowu jakiś radiowóz SUV. I tutaj chyba główna postać, albo jakaś bardzo ważna na pewno. Tak, to są dwie główne postaci chyba, nie? Będziemy nimi się na zmianę bawić. I ta babka, ta nasza główna postać też ma zresztą bardzo szerokie biodra. Okej. Dobra, tutaj mamy wstawkę z motocyklami. To jest dość istotne, bo w niektórych grach modele opon potrafią się zatapiać pod teksturę na przykład, nie? Tutaj widać, że pracują te opony naprawdę dobrze. I zresztą mega mi się podoba, mega mi się podobają skyboxy, niebo. Przepięknie to wygląda, naprawdę. Ale wiesz, dalej widać, że to jest gra, nie? Dalej, chyba Rockstarowi nie chodziło o to, żeby zrobić ultra realistyczną grę tylko na pecety. Chodzi o to, żeby jak najwięcej tę grę sprzedać również na konsolach. Idziemy dalej. Okej, tutaj mamy znowu zabawę z motocyklami. Patrzę, czy są jakieś nowe samochody, ale widzimy. Na drodze są dziury. Tak, ładne teksturki tych dróg. Tutaj mamy Banshee. A, dzień dobry Banshee. Pięknie. A tu mamy Kometa Classic chyba, nie? Jakiś RWB poszerzony. Pięknie. I tu jest chyba Futo. Futo GTX. Poprawcie mnie, jak się pomyliłem. High Rollers Lifestyle. Okej, tu chyba jakiś raper albo coś takiego. Bardzo fajny samochód, jakiś Chrysler chyba. A i tutaj mamy, o Jezu, ale przepięknie wyglądają te postaci, czekaj. Musimy jeszcze zobaczyć je raz. Wow. Zajebiście wyglądają, kurde. Facet wygląda sztucznie, ale babka wygląda dobrze. Prawie że realistycznie, prawie że filmowo, o, może tak bym powiedział, nie? A już tutaj wygląda to coraz lepiej. Fajnie. A i tu mamy... To nie jest Stallion ten samochód. Nie pamiętam jak on się tam... Może... Znaczy tył jest podobny do Stalliona, ale przód nie jest od Stalliona. On się inaczej tam nazywał. Dobra, cofnijmy sobie jeszcze, bo coś tutaj chyba pominąłem. Pewny shop. Tutaj będzie można chyba bronię kupować. No i w tle znowu widzimy, kurde, samochody z GTA Online, nie? To jest chyba Camacho. Jeszcze pamiętam niektóre te nazwy. Tu widzimy fragmenty wystającej jakiejś trawy z asfaltu. Nieźle. Okej. VHS? Nie, VHS We Have Shoes. Okej, to jakiś sklep z butami. Okej, tutaj mamy sekwencję z głównymi postaciami. To prawdopodobnie będzie jakaś para, nie? Która będzie robić różne dziwne rzeczy. Ale zwróćcie uwagę, ja wiem, że podziwianie kolesia to nie jest nic fajnego dla nas, ale patrzcie na jego włosy na klacie. Widzicie? Że to faktycznie są jakieś tam włosy. Nie? Odstają od skóry. Czad. Dobra, idziemy dalej. No i tutaj mamy, i znowu babiczka, potężne biodra, nie? Znaczy kobiety generalnie mają szerokie biodra, ale tutaj mam wrażenie, że jest to jakoś wypuklone w tej grze. No spoko, nie? No, taka stylizacja może. To wygląda na cutscenkę, zwłaszcza patrząc na to oświetlenie i tak dalej. No i to właściwie kończy nam zwiastun GTA 6. I mamy logo. Prawdopodobnie to będzie oficjalne logo Grand Theft Auto 6. 25 rok. Trochę mnie to śmieszy, bo czy był opublikowany raport finansowy i estymacje raportów na i zysków Rockstar Games i Take-Two na przyszłe lata. No i właśnie na 2025 rok spodziewane były duże zyski z jakiejś gry. No i pomyślałem, że napiszę sobie, że 25 będzie premiera GTA 6. No i chyba dużo się nie pomyliłem, ale czy to będzie pod koniec roku, czy na początku? Szacuję, że może być pod koniec. Wygląda to naprawdę fajnie. Na pewno krok do przodu, jeśli chodzi o grafikę.
I myślę, że możemy być w 100% pewni, jeśli chodzi o gameplay, że Rockstar też się tutaj postara i no nie, chyba nie muszę wam tego tłumaczyć, tak? Ta gra przywróci wiarę w gaming. O ile nie będzie kosztować 600 zł miesięcznie. To tyle na dzisiaj. Dzięki wam, że byliście na tym odcinku. Trzymajcie się, na razie. Cześć.